Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest historia Brandy Lafferty, część druga. Zapraszam. Spotkanie z braćmi okazało się przełomowym momentem w życiu Rona LaFertiego. Kiedy wieczorem po spotkaniu z braćmi mężczyzna wrócił do domu, jego żona zauważyła, że całkowicie się zmienił. Od tej pory Ron jeździł regularnie na farmę, na której się wychowywał, i tam dyskutował. O kontrowersyjnych i jego zdaniem jedynych słusznych poglądach. Nie minął nawet miesiąc i Ron wyrzucił swoje prawo jazdy, tak samo jak jego brat, Den, usunął tablice rejestracyjne, jeździł bez nich i stwierdził, że jest wolnym człowiekiem, tak jak Bóg nakazał. Obawy jego żony, Dajany, zaczęły rosnąć, kiedy Ron zrezygnował z pracy, ponieważ był on jedynym żywicielem rodziny i brak pracy wiązał się z tym, że rodzina nie miała żadnego źródła dochodu. Rodzina liczyła 8 osób, bo Ron i Diana mieli sześcioro dzieci i została zepchnięta na skraj biedy. Praca Rona była intratna, bo mężczyzna pracował jako inżynier i jego specjalizacją było budownictwo. W momencie, kiedy postanowił zmienić całe swoje życie oraz życie swojej rodziny, zajmował się dużym projektem inwestycyjnym. Aby go ukończyć, musiał wziąć pożyczkę w banku, a przerwanie projektu oznaczało długi. Nagle zaczęło brakować pieniędzy na podstawowe produkty, tak jak było w przypadku rodziny Dena oraz jego żony, Matildy. Decyzje ojca najbardziej odbijały się na dzieciach, które nie miały co jeść. I przez tak duże problemy, Ron zaczął ulegać presji, ulegać stresowi i zaczął wątpić w proroctwa brata. Miał wkrótce stracić wszystko, ponieważ bank miał zająć dom rodziny, na który mężczyzna pracował latami. Kiedy Ron zwrócił się do brata i opowiedział Danowi o swoich wątpliwościach, Dan odpowiedział mu, że Bóg nie chce, aby cała rodzina posiadała rzeczy materialne. Dobrze było wszystko stracić, aby docenić wartość życia oraz Boga. Dan powiedział, że jego powołaniem nie jest zarabianie pieniędzy. Bóg chciał, aby Ron był misjonarzem. Dan, zgodnie z tym, co powiedział bratu, miał usłyszeć od Boga, że to jemu przekazano te proroctwa, natomiast to Ron miał być tym, który przekaże je ludziom. W tym objawieniu jednemu z braci Lafferty Bóg miał przekazać, że Ron wkrótce zostanie nowym prorokiem LDS. Natomiast pozostali bracia, w tym Watson oraz Allen, mąż Brandy, mieli być doradcami. Ron uwierzył we wszystko to, co powiedział mu brat. Przestał dbać o dobra materialne, był gotowy stracić wszystko i nie przejmował się tym, czy jego dzieci znajdą się wraz z nim na ulicy. Małżeństwo Rona oraz Dajany zaczęło się rozpadać raptownie, tydzień po tygodniu. Dajana nie wierzyła w ani jedno słowo, które wychodziło z ust Dena. Uważała, że jej mąż, Ron, jest zbyt naiwny i łatwowierny. I dlatego tak łatwo dał się zmanipulować. Zgodnie z tym, co mówiły inne bliskie osoby, znajomi państwa Lafferty, Diana próbowała wszystkiego, aby przekonać swojego męża, by pozostał takim, jakim był, kiedy go poznała ale Ron był niezwykle przywiązany do swojej rodziny i to, co mówił mu brat, było dla niego ważniejsze. Bo chciał dostąpić zbawienia i wydawało mu się, że Diana wraz z nim zostanie wysłana do nieba. Przez to, że Ron nie miał pracy, codziennie jeździł, aby spotkać się z braćmi. Dyskutował z nimi na farmie o Bogu, o mnogim małżeństwie, o dzieciach, a kiedy wracał chcąc wprowadzić zmiany w życie, tak samo jak jego brat Den, a kiedy wracał, Diana spędzała z nim całą noc, próbując mu wytłumaczyć, dlaczego nie powinien tak postępować, ale było już za późno. Diana, chcąc być dobrą żoną, zgodziła się na część wymagań Rona, takich jak zakaz prowadzenia auta czy nieposiadanie własnej gotówki, ale w pewnym momencie osiągnęła punkt krytyczny. Wiedziała, że jej mąż zmienił się. I ten człowiek, którego poznała, którego kochała i z którym wychowywała dzieci, nie istnieje więc zwróciła się o pomoc do innych Mormonów, swoich znajomych oraz oraz osób zaangażowanych w społeczności. Poprosiła też o radę swoją szwagierkę Brenda. Diana wiedziała, że tego małżeństwa nie zdoła uratować sama, a Ron zmienił się pod wpływem braci, więc postanowiła ratować to, co jej zostało, czyli siebie i dzieci. W tamtym okresie, ze względu na tak fundamentalistyczne oraz radykalne poglądy, Ron oraz Den zostali wydaleni z kościoła LDS. Ron uważał, że społeczeństwo mormońskie jest przeciwko niemu i jego bratu. To tylko wzmogło jego frustrację oraz żal. Zaczął coraz częściej rozmawiać ze swoją żoną Dianą o małżeństwie mnogim i chciał wydać ich córki, które miały nie więcej niż 16 lat, za mąż. Diana mogła liczyć na znajomych, którzy przekonali ją, że pomogą jej odejść od męża. I to jej szwagierce, Brendzie, najbardziej zależało na tym, aby Diana walczyła o siebie i o dzieci. Największym problemem było to, że Diana oraz jej mąż Ron wychowywali sześcioro dzieci, więc kobieta, chcąc zająć się sześciorgiem dzieci, potrzebowała do tego środków. A nie miała pracy, nigdy nie pracowała, nie ukończyła koledżu i prawdopodobnie nawet szkoły średniej. Jak powiedziała Brenda, nie potrafiła ani czytać, ani pisać. Ale z pomocą i wsparciem trójki niezwykłych osób Diana odeszła od męża i złożyła papiery rozwodowe. Oprócz Brendy, kobiecie pomagała przyjaciółka oraz mężczyzna, który był odpowiedzialny za ekskomunikę jej męża. Rozwód został sfinalizowany jesienią 1983 roku. Dokładnie w Święto Dziękczynienia Diana spakowała siebie oraz dzieci i przeprowadziła się na Florydę. Chciała uniezależnić się od Rona i w tym celu przeprowadziła się do innego stanu. Ron nigdy nie wyobrażał sobie, że dojdzie do takiego momentu, bo jak powtarzał mu Den, jego brat, jego żona miała być posłuszna. I był tak zaślepiony, że wierzył, że Diana jest z nim szczęśliwa. W przeciągu kilku miesięcy stracił wszystko: pracę, dom, który budował latami, żonę, dzieci i więzi z członkami kościoła, którzy odwrócili się od niego. Miał tylko swoich braci. Ron nie mógł znieść tego, że jego dom był nagle cichy i ponury, więc postanowił na jakiś czas wyjechać do Oregonu. Tam zamieszkał z członkami kościoła mormońskiego, którzy mieli podobne poglądy do niego. Żyli oni. W poligamicznych związkach i przekonali mężczyznę, że jego decyzje były słuszne. Ron wrócił do stanu Juta jeszcze bardziej zły i rozgoryczony. Jego złość skupiała się w szczególności na Brendzie, ponieważ to ona rozmawiała z Dianą przez wiele godzin i pomagała jej zorganizować przeprowadzkę. Brenda miała bardzo silny charakter i nie bała się tego, że Ron może ją skrzywdzić. Znała bardzo dobrze zasady panujące wśród Mormonów i często spierała się z Ronem cytując różne pisma. Tym wyróżniała się na tle innych żon braci. Była wykształcona, podczas gdy inne żony, tak jak Diana, często wychodziły za mąż w młodym wieku, nie kończyły szkoły średniej i miały trudności z pisaniem czy czytaniem. Natomiast Brenda była oczytana i co ważniejsze, była na tyle odważna, aby głośno wygłaszać swoje racje. Miała silnie wykształcone poczucie tego, co jest dobre i złe. Więc przy każdych spotkaniach rodzinnych Kłóciła się na ten temat z Ronem. Jej szwagierki, które również uczestniczyły w tych spotkaniach, spuszczały tylko wzrok, ponieważ bały się cokolwiek powiedzieć. Ale czasami spoglądały na Brendę i widziały w niej inspirację. Bo była silna, niezłomna, potrafiła walczyć o swoje przekonania i była szczęśliwa u boku Alena, jednocześnie żyjąc zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Boga. I miała wtedy tylko 23 lata, więc to, że sama. Broniła się przy tych wszystkich ludziach i wypowiadała głośno swoje zdanie, pomimo tego, że każdy z braci był przeciwko niej, było oznaką ogromnej odwagi. Podczas spotkań rodzinnych Ron często dyskutował z Brendą, natomiast Den stwierdzał, że jest ona kobietą, więc powinna być posłuszna, a nie dyskutować. I później podczas spotkań braci na farmie, Den oraz Ron wraz z Watsonem oraz Markiem dyskutowali o tym, że Brenda jest niepasującym elementem. Ron, czyli najstarszy z braci, widział w niej zagrożenia. Miesiące wcześniej przekonała jego żonę, że powinna od niego odejść, więc mogła równie dobrze przekonać swoje szwagierki, że powinny zawalczyć o siebie. W styczniu 1984 roku Ron doznał objawienia. Bóg przekazał mu, że wszyscy bracia Lafferty pochodzili z wybranego ludu, ponieważ w nich płynęła krew izraelska i byli oni wybranym nasieniem. Sześć tygodni później, w lutym 1984 roku, Ronowi ponownie przekazano wiadomość od Boga. Tym razem, Bóg, Ron musi zostać biskupem i, podążając drogą wytyczoną przez Boga, wkrótce zostanie kolejnym prorokiem. I zgodnie ze słowami Boga, Ron został mianowany na biskupa. Mężczyzna nauczał w szkole proroków i był przez wszystkich członków bardzo lubiany. Zaczął studiować święte pisma, spędzał wiele czasu na modlitwie, klęcząc, na posadce. Stracił wszystko, nawet miejsce do życia, więc od tej pory żył jako nędzarz, i to jego zdaniem przybliżyło go do Boga. Tak naprawdę Ron zaczął przejawiać objawy choroby psychicznej, jego objawienia to psychozy. W dzienniku, który prowadził niemal codziennie, pisał, że śpi w samochodzie z 1974 roku. I pisał, że jest wdzięczny Bogu za to, że wszystko zostało mu odebrane, ponieważ był w stanie docenić wartość życia. W lutym 1984 roku Ron spisał kolejne objawienia. Wypisał słowa, które przekazał mu Bóg. Jego stan psychiczny zaczął się gwałtownie pogarszać, i dwa dni później mężczyzna znów wpadł w trans, a kolejne dwa dni później, jeszcze w lutym 1984 roku, doznał kolejnego objawienia. Bóg wysłał do Rona wiadomość, i mężczyzna miał przekazać swojej żonie te słowa: Jesteś córką wybraną, ale mój gniew zapala się przeciwko tobie, ponieważ jesteś buntownicza. Zapala się też przeciwko twojemu mężowi, a ja nakazuję ci pokutować. Powiedziałem, że nie jest dobre, aby mężczyzna był sam, więc nie zniosę, aby mój sługa Ron był sam. Już teraz przygotowuję kogoś, kto zajmie twoje miejsce. Niemniej jednak, jeśli szybko odpokutujesz, Pobłogosławię Tobie oraz Twoim dzieciom. Nie będę cierpieć, tak jak Twoje dzieci nie będą cierpiały z powodu Twojego nieposłuszeństwa. Usunę cię z Twojego miejsca na ziemi. Słyszałem modlitwy mojego syna Rona i znam jego pragnienia. I tylko z powodu jego pragnień oszczędzałem Cię aż do teraz. Słuchajcie mojego słowa, bo czas jest krótki. Jestem Alfą i Omegą. Jestem początkiem i końcem. I na pewno spełnię wszystkie moje obietnice wobec mojego służącego Rona. Amen. Tak mówi Pan do moich sług proroków. Taka jest moja wola i przykazanie, abyście usunęli następujące osoby, aby moja praca oraz moje plany mogły być kontynuowane. Bo naprawdę stały się przeszkodami na mojej drodze i nie pozwolę, aby zatrzymały moją pracę. Najpierw żona Twojego brata, Brenda, i jej dziecko. Potem Chloe Lowe, potem Richard Stowe. I to jest moja wola. Należy ich usunąć w krótkim odstępie czasu. I traktować ich śmierć jako przykład, aby inni mogli zobaczyć los tych, którzy walczą z prawdą. W kolejnym objawieniu Bóg przekazał Ronowi następujące słowa: I to jest moją wolą, aby ta sprawa została załatwiona jak najszybciej. Przygotowuję sposób na dostarczenie mojego instrumentu i instrukcje zostaną przekazane mojemu słudze. Jest moją wolą, aby on okazał wielką troskę w jego obowiązkach. Bo wychowałem go i przygotowywałem do tak ważnej pracy. Czekają go wielkie błogosławieństwa, jeśli spełni moją wolę, bo jestem panem Twoim i mam kontrolę nad wszystkimi rzeczami. Zachowaj spokój i wiedz, że jestem z Tobą. Amen. Ron opowiedział swojemu bratu o tym, co przekazał mu Bóg. Pokazał wszystkie zdania, które przepisał na kartkę i powiedział, że jest przerażony tym, co zaplanował dla nich Bóg. Den przeczytał uważnie wszystkie objawienia i powiedział: Rozumiem, dlaczego jesteś zaniepokojony. Ale to co mogę ci powiedzieć, to to, że te słowa pochodzą od Pana. Nie chcesz postępować zgodnie z przykazaniami, które nie są od Boga, ale jednocześnie nie chcesz obrazić Boga, odmawiając wykonania jego dzieła. Przez kolejne dni bracia, czyli Den oraz Ron, zastanawiali się nad tym, jak powinni wykonać powierzone przez Boga zadania. Podczas jednej z nocy, kiedy Ron modlił się na kolanach, otrzymał kolejną wiadomość od Boga. Powiedział on, że Ron jest jego ustami, natomiast Den jest ręką Bożą. Bracia zinterpretowali to w taki sposób, że to Den miał wykonać zadanie, które zostało mu powierzone. Pod koniec marca 1984 roku, bracia spotkali się ze swoim przyjacielem, który również praktykował poligamię i miał fundamentalistyczne poglądy. Wręczyli mu kartki, na których Ron spisał objawienia. Pomimo tego, że przyjaciel chciał wierzyć w każde słowo przekazywane przez braci, nie potrafił uwierzyć w to, że jego zadaniem było pomaganie w zabiciu drugiego człowieka. Powiedział wtedy, że nawet jeśli to zadanie zostało powierzone przez pana, to nie chce mieć z tym nic wspólnego i że to jest złe. Tego samego dnia na spotkanie przyjechali inni bracia. Pojawili się też znajomi, którzy mieli podobne poglądy, a Ron przyjechał ze swoją żoną. Nie była to Diana, a kobieta o imieniu Becky, z którą Ron wziął ślub kilka dni wcześniej. Tamtego dnia, kiedy Den zauważył reakcję przyjaciela na objawienia, postanowił dopracować wszystkie wizje oraz plany tak, aby wszyscy zostali przekonani co do słuszności planu Boga. W tamtym okresie Ron wyjechał ze swoją nową żoną w podróż poślubną, a Den spotkał się ze wszystkimi braćmi, którzy byli już przekonani, oraz swoimi znajomymi. Watson, czyli jeden z młodszych braci Lafferty, przekazał wtedy zebranym nóż i powiedział, że jest to narzędzie do zabicia bezbożników. Mężczyźni obecni wtedy na tym zebraniu powiedzieli, że jest to zbyt dużo, i nie zgodzili się tak jak tydzień wcześniej ten znajomy Dana, na to, aby pomóc braciom. Po powrocie z podróży poślubnej, Ron dowiedział się, że wszyscy bracia Lafferty zostali wydaleni ze szkoły proroków. Napięcia między nimi a osobami kierującymi tą grupą narastały z czasem. Ron, kiedy otrzymał tytuł biskupa, zaczął napawać się władzą. Korzystał z niej częściej niż powinien, krytykował wszystkie decyzje podejmowane przez kierujących tą grupą i stawał się coraz bardziej despotyczny. Nie był w stanie zaakceptować zdania innych ludzi. Był napędzany nienawiścią przekazywaną przez Dena. Postępował tak, jak Bóg przekazał czyli to on był ustami. Natomiast Den, czyli młodszy brat Rona, był tym, który pozostawał w cieniu. Nie wypowiadał głośno swojego zdania, ale to on kierował Ronem. Jeszcze będąc w szkole proroków, Ron zakazał wszystkim pracować, ponieważ, jak powiedział, Bóg nie chciał, aby mężczyźni pracowali, bo on był w stanie zapewnić im wszystkie środki do życia. Innym razem Ron wysłał swojego młodszego brata, Marka, do innego stanu, aby postawił na konia w wyścigach. Miał pewność co do tego, że wygra fortunę, ponieważ we śnie Bóg przekazał mu, na którego konia powinien postawić. Niestety, przegrał wszystkie pieniądze, które posiadał. Na spotkaniach z braćmi, którzy tworzyli hermetyczną oraz małą grupę, Ron i Den przekonali Watsona, Marka oraz Alena, że powinni pić winom szalne. Było to nieakceptowalne przez innych członków kościoła, ponieważ mormoni nie mogą pić alkoholu. Wszyscy bracia zaczęli spożywać alkohol na spotkaniach, ale Toron był tym, który uzależnił się najszybciej. Jego problem zaczął się pogłębiać, coraz częściej dyskutował ze swoimi znajomymi oraz rodziną o tym, że należy zlikwidować osoby wymienione przez Boga. Więc jeden ze znajomych braci, o imieniu Brady, spisał oświadczenie, w którym wyraził swoje obawy. W tym oświadczeniu napisał, że on, Brady, wymienił swoje nazwisko jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i ma poważne obawy co do tego, że jego przyjaciele, Dan oraz Ron Lafferty, skrzywdzą następujące osoby i tutaj była wymieniona lista. Na tej liście znalazła się Brenda Lafferty, znajomi Diany Lafferty, czyli byłej żony Rona oraz członkowie Szkoły Proroków, którzy wydalili braci. Oświadczenie zostało spisane przez tego mężczyznę, Brady'ego, ponieważ obawiał się, że gdyby doszło do tragedii, będzie on na celu funkcjonariuszy, więc próbował się w ten sposób zabezpieczyć. Oświadczenie nie zostało przekazane policji, zostało jedynie schowane w biurku, na wypadek, gdyby doszło do najgorszych wydarzeń, o których opowiadali bracia. Potwierdzono, że co najmniej kilkanaście osób wiedziało o planach braci Lafferty, w tym Allen, czyli najmłodszy brat, mąż Brandy. Informacje o planach Boga przekazał mu Ron, czyli ten, który miał zadanie wykonać. Zgodnie z tym, co później przekazali bracia, Alan był w szoku. Zapytał dlaczego Bóg ma takie plany i dlaczego Erika ma zostać zabita, skoro jest niewinnym dzieckiem. Ron miał wtedy mu przerwać i powiedzieć, ponieważ gdy dorośnie, stanie się taką suką, jak jej matka. Kiedy Dan, czyli drugi brat, włączył się do dyskusji, zapytał Alena, co myśli o tych objawieniach. Alen nie potępił ich otwarcie. Powiedział, że on nie doznał takich objawień, więc nie był w stanie stwierdzić, czy były one prawdziwe. Powiedział, że zaryzykuje, broniąc życia swojej żony oraz córki. Wiedział o wszystkim, co czeka jego żonę oraz córkę, ale pomimo tego nigdy nie powiedział Brędzie o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Słowa Betty, czyli siostry Brendy, zostały przytoczone w książce na temat tej sprawy. Betty powiedziała: Brenda kochała Alena, a on raz po raz pokazywał, że nie był godny jej miłości. Twoim obowiązkiem, jako męża, jest ochrona żony i dziecka, a on je zawiódł. Myślę, że Alan dowiedział się o objawieniach jeszcze w kwietniu, ale nic nie powiedział, nie potrafię tego pojąć, nie mogę mu tego wybaczyć. Po tylu latach nadal jestem zła. Zdradził ją, jej miłość, miał wszystko to, co najlepsze i po prostu to wyrzucił. W maju 1984 roku bracia Ron oraz Den wyjechali do innego stanu. Chcieli zebrać członków fundamentalistycznego kościoła i stworzyć nowy odłam, społeczeństwo, o jakim marzyli. Członkowie szkoły proroków, którzy wiedzieli o objawieniach Rona, mieli odczuwać ulgę, ponieważ wiedzieli, że bracia byli w innym stanie, później pojechali do Kanady, więc nie mogli skrzywdzić ludzi, o których opowiadali. Brenda prawdopodobnie wiedziała, że wydarzy się coś złego, bo kiedy w czerwcu 1984 roku Ron oraz Dan wrócili do Utah, zadzwoniła do swojej siostry i powiedziała, że chce rozstać się z Alenem. Kiedy Brenda spotkała się ze swoją siostrą Betty, wytłumaczyła jej, że szykowała się do tej chwili od dawna, oszczędzała pieniądze i zamierzała wykorzystać je na przeprowadzkę do Montany, gdzie miała zamieszkać z babcią oraz dziadkiem. Zamierzała znaleźć pracę i odciąć się od życia, które miała zostawić wiuta. Ale wtedy jej siostra Betty, która nie wiedziała o niczym, co działo się ze zamkniętymi drzwiami, nie wiedziała o szkole proroków, o objawieniach Rona, przekonała Brenda, aby ta nie opuszczała męża. Jak siostry wyjaśniały po latach, Brenda skrycie nie chciała zostawiać Alena, wierzyła w to, że się zmieni. Była zdeterminowana tak jak Diana wcześniej, kiedy Ron zaczął się zmieniać. Ale było już za późno. Betty wspominała w książce o tej sprawie, że powiedziała Brendzie: nie możesz opuścić Alena. Masz męża i musisz rozpracować swoje problemy. Dowiedzieliśmy się o wszystkich problemach dopiero po jej śmierci, kiedy przeczytaliśmy jej dzienniki. Moja mama i tata zawsze przy niej byli, ale nie powiedziała nam, co naprawdę się dzieje. Bo gdyby moi rodzice o tym wiedzieli, pojechaliby do niej i zebraliby ją jeszcze tego samego dnia. W czerwcu 1984 roku pojawił się kolejny sygnał, bo Brenda zadzwoniła do swojej matki w środku nocy i zapytała, czy może wrócić z Ericą do rodziców. Miała spakować siebie i córkę i wrócić do Idaho, gdzie w tamtym czasie mieszkali jej rodzice, ale tego nie zrobiła. I na drugi dzień zadzwoniła do matki i powiedziała, że ona i Alan pogodzili się. Znajomy Rona oraz Dena powrót braci do Utah spędzał sen z powiek. Byli coraz bardziej niespokojni. Coraz częściej rozmawiali o pozbyciu się Brandy oraz innych ludzi wymienionych przez Boga w objawieniu, i wszystko wskazywało na to, że zamierzali wcielić swój plan w życie. 19 lipca 1984 roku Brenda obchodziła swoje 24. urodziny. Tego dnia Betty, czyli siostra Brendy, przyjechała do Utah i zajęła się swoją siostrzenicą, a Brenda oraz jej mąż Alan wyszli na kolację do Salt Lake City. Przed wyjściem do restauracji siostry były bardzo podekscytowane, ponieważ miały okazję zobaczyć się po dłuższym czasie i Brenda była bardzo podekscytowana tym, że jej siostra niedługo miała wziąć ślub. Ale tamtego wieczoru, kiedy wróciła z Alanem z Salt Lake City do domu, była w bardzo złym humorze, widać było, że płakała, i szybko wyszło na jaw, że pokłóciła się z Alanem. Betty zrozumiała, że Brenda i Allen powinni wyjaśnić swoje problemy i rozwiązać konflikt, więc tamtego dnia wróciła do domu. To był ostatni raz, kiedy widziała swoją siostrę. Kilka dni później, 23 lipca 84 roku, Den oraz jego brat szykowali się do wypełnienia woli Boga. Den pożegnał się ze swoją drugą żoną i pojechał zobaczyć się z pierwszą, Matildą. Ponieważ kilka miesięcy wcześniej na świecie pojawił się syn pary, i mężczyzna nigdy nie miał okazji go zobaczyć. Następnie Den skierował się do prowo i tam miał spotkać się z Ronem, na farmie należącej do rodziców. Na farmie oprócz braci zjawili się dwaj mężczyźni. Nazywali się oni Knap oraz Karnes i byli znajomymi: Dena oraz Rona. Tamtego dnia, 23 lipca, przygotowywali się do następnego dnia. 24 lipca mieli wypełnić plan. Był to dzień pioniera, ważny dla Mormonów. Na 24 lipca były zaplanowane parady, uroczystości, i wszyscy Mormoni mieszkający w okolicy zbierali się w Salt Lake City. Świętowano przybycie mormonów do doliny Salt Lake, które miało miejsce 150 lat wcześniej. Święto 24 lipca było dla mormonów ważniejsze niż 4 lipca, czyli dzień niepodległości. Świętowano hucznie, i pojawiały się fajerwerki, publiczne przemowy i dzień przed Dniem Pioniera Bóg miał objawić Ronowi, że 24 to właśnie ten dzień. Według zeznań, kiedy czterej mężczyźni, czyli Ron, Den oraz ich dwaj znajomi siedzieli na farmie należącej do rodziny Lafferty, Claudine siedziała obok nich i szydełkowała, podczas gdy mężczyźni rozmawiali o objawieniu. Ona również, tak jak wiele osób, w tym Alan Lafferty, jej syn, wiedziała o tym, co ma się wydarzyć, a jednak nie podjęła żadnych kroków. Więc kolejnego dnia, 24 lipca, czterej mężczyźni rano wyjechali kierując się do domu. Brandy. Tamtego dnia Den po raz pierwszy doznał objawienia. Bóg miał mu powiedzieć, aby wziął ze sobą strzelbę. Oprócz strzelby umieszczono w bagażniku karabin na jelenie oraz kolejną strzelbę. Jeden z mężczyzn o nazwisku Carnes powiedział wtedy braciom, że nie widzi powodu, aby zabijać niewinne dziecko. Na co on miał odpowiedzieć, że Erika jest dzieckiem zatracenia i dlatego musi zostać usunięta. Płynie w niej krew jej matki, Brandy. Jak przyznał Ron, Bóg nie przekazał mu, aby zabijał Erikę Lafferty, czyli małą córkę Brendy i Alena, ale po śmierci Brandy dziecko nie miałoby matki. Więc, cytując mężczyznę, byłoby błogosławieniem, gdyby Erika została usunięta razem z matką. Den w trakcie drogi uznał, że potrzebna jest dodatkowa broń, więc pojechał do domu młodszego brata, Marka, i odebrał od niego strzelbę. Mark, podając bratu broń, zapytał: Co zamierza z nią zrobić? Na co on odpowiedział, że idzie na polowanie? Mark, kierowany złymi przeczuciami, zapytał, na co zamierzasz polować. Na co ron odpowiedział, na każdą pieprzoną rzecz, która stanie mi na drodze. Bracia chcieli, aby plan Boga został wypełniony, dlatego pokazali swoim znajomym, dwóm mężczyznom, którzy dzień wcześniej przyjechali na farmę, jak strzelać z broni. W razie gdyby im nie udało się wyeliminować brandy, mieli to zrobić znajomi. Zgodnie ze znaniami braci potrzebna była jeszcze jedna strzelba, więc wrócili do domu Marka Lafertiego i zapytali, czy wie, gdzie jest kolejna strzelba, której używali do polowania. Mark odpowiedział, że jest ona w domu Alena. Około godziny 13:30 cztery mężczyźni, czyli Den, Ron oraz znajomi, znaleźli się pod domem Brandy i Alena. Ron, który wcześniej kierował, wysiadł z samochodu uzbrojony w strzelbę, która została wcześniej naostrzona. Do lewego buta wcześniej wsunął kilkucelowy nóż i był gotowy, aby wypełnić plan. Zaczął pukać do drzwi, spodziewając się, że ktoś się wkrótce otworzy. Wiedział, że Alena nie ma w domu, ponieważ o tej porze zawsze był w pracy. Natomiast Brenda, która nie pracowała, zajmowała się małą córką, zazwyczaj przygotowywała obiad, więc to ona otworzyłaby drzwi. W tamtym czasie, kiedy Ron pukał do drzwi, Dan modlił się w samochodzie i pytał Boga czy to jest. To, co zaplanował. Den modlił się. Boże, jeśli nie jest to twój plan, to lepiej zrób coś teraz. A potem nic się nie stało. Nikt nie otworzył drzwi. Po kilku minutach Ron odwrócił się i wrócił do samochodu, dość zdziwiony, i wzruszył ramionami. Poczułem się wtedy szczęśliwy, bo pomyślałem, że to wszystko był tylko sprawdzian wiary. Jak wtedy, kiedy Bóg testował Abrahama. I Ron właśnie zdał ten test. Pomyślałem, och, dziękuję Ci, Boże. Potem uruchomiłem samochód i odjechałem. Nie potrafię tego wyjaśnić. Miałem silne przeczucie, że powinienem zawrócić samochód, więc to zrobiłem. I wiedziałem, że wracam do ich domu, chociaż nie wiedziałem dlaczego bo prawdopodobnie nikogo w nim nie było. Pomyślałem: No cóż, może Ron nie powinien był tego robić, może to ja wrócę i będę tym, który wypełni wolę Bożą. Nie byłem pewien. W tamtym momencie czułem się, jakby ktoś wziął mnie za rękę i po prostu prowadził. Ron zapytał mnie, czy jestem pewien, co robię. Dobrze się z tym czułem. To było właściwe. Samochód ponownie znalazł się pod domem Alena oraz Brandy i tym razem to Den wysiadł z samochodu. Zaczął pukać i po chwili drzwi otworzyła Brenda. Den zapytał, czy Alen jest w domu. Na co kobieta miała odpowiedzieć, że jest w pracy. Den zapytał, czy wie, gdzie jest strzelba. Brenda odpowiedziała, że jest pewna, że nie ma jej w domu. Nie chciała go wpuścić do środka, więc Den postanowił użyć podstępu i zapytał, czy może użyć telefonu. Kobieta nie wierzyła w ani jedno jego słowo. Wiedziała, że coś jest nie tak, i zasłoniła sobą drzwi, aby nie wpuszczać go do środka. Więc mężczyzna użył siły. Popchnął ją i wszedł do środka. Zgodnie ze znaniami, pozostali mężczyźni usłyszeli wtedy odgłos, jakby ktoś upadł na podłogę. Ron oraz jego znajomi nie wiedzieli, co wydarzyło się w domu państwa Lafferty. Ale Den wiedział i opowiedział o tym ze wszystkimi szczegółami. Kiedy Ron zamknął ze sobą drzwi, Brenda powiedziała, że przeczuwała, że wydarzy się coś złego i wiedziała, że kiedyś dojdzie do tragedii. Powiedziała, wiedziałam, że zrobisz coś, czego nikt nie będzie potrafił powstrzymać. I po chwili zaczęła przepraszać, obawiając się o własne życie. I kiedy Den rzucił się na nią całym ciałem, Ron postanowił interweniować, bo nie wiedział, co się dzieje, i wyszedł z samochodu, kierując się w stronę domu. Ron musiał wedrzeć się do środka, ponieważ ciało Brenda blokowało drzwi. Ron zobaczył, jak wygląda sytuacja, i zaczął się modlić, prosząc Boga o wskazówki. Usłyszał w głowie podszepty, że powinien użyć noża. Den zaczął bić kobietę, i wtedy ona poprosiła Rona, aby ją przytrzymał, aby ją uratował. I Ron wtedy miał powiedzieć też chciałbym mieć kogoś, kto mnie uratuje i przytrzyma. Ale nie mam już żony i to przez ciebie, ty suko. Brenda powiedziała, że jest w stanie zrobić, co tylko chcą. Mogą zabić ją, ale prosiła, aby oszczędzili jej córkę. Ron stracił kontrolę nad swoimi myślami, nad swoim ciałem i poprosił Boga o pomoc. Den mówił później, że czuł, że to on powinien był zabić Brendę oraz jej córkę, bo on, w przeciwieństwie do Rona, nie miał uprzedzeń co do Brendy. Zostało mu powierzone zadanie i miał je wykonać. Ron nie zachowywał się wtedy jak człowiek. Den przestraszył się go i zaczął wypełniać jego rozkazy. Kiedy Ron poprosił, aby przyniósł mu coś, czym mógłby związać szyję Brendy, Den przyniósł kabel od odkurzacza. Wtedy miało wydarzyć się coś, o czym wspominali obaj bracia. Kiedy Ron zbliżył się do Brendy z kablem, niewidzialna siła odepchnęła go od kobiety. Więc Den uznał, że to on powinien był to zrobić. Podczas gdy dwaj bracia siłowali się z Brendą, która usiłowała wydostać się z domu i uratować samą siebie, mężczyźni siedzący w samochodzie, dwaj znajomi Rona oraz Dena, dopiero wtedy zrozumieli, na czym miał polegać plan Boga. Chcieli stamtąd odjechać, ale jeden z mężczyzn powstrzymał drugiego i powiedział, że muszą pomóc Ronowi oraz Denowi. Dwaj bracia obecni w domu Brendy Lafferty z łatwością ją obezwładnili. Nie miała tyle siły, aby przeciwstawić się dwóm dorosłym i wysokim mężczyznom. Zaczęli ją dusić, ale po chwili Ron zmienił zdanie i kazał bratu pójść do pokoju dziecka. Den z początku miał problem ze znalezieniem pokoju, w którym spała Erika, ponieważ nie znał układu domu i nie wiedział, gdzie znajduje się jej sypialnia. Kiedy w końcu znalazł jej pokój, wszedł do środka i zamknął za sobą drzwi. Dziewczynka siedziała w swoim łóżeczku, nie wiedziała, co się dzieje. Nie zaczęła płakać, nie wydawała się nawet przerażona, ponieważ prawdopodobnie pomyślała, że Den jest jej ojcem. W tamtym czasie mężczyźni wyglądali podobnie. Oprócz tego, że mieli podobną urodę, mieli takie same długie brody oraz ubierali się w podobny sposób. Den zaczął rozmawiać wtedy z córką Alena i powiedział jej tak: Nie jestem pewien, o co w tym wszystkim chodzi, ale najwyraźniej taka jest wola Boga, abyś opuściła ten świat. Może będziemy mogli porozmawiać o tym później. Mężczyzna rozmawiał z nią przez około minutę, a później chwycił jej głowę i przeciął jej gardło. Dziewczynka nie miała wtedy nawet półtora roku, a nóż, który miał Den, był bardzo ostry. Na zdjęciach pokazanych później podczas procesu widać było, że dziewczynka została prawie pozbawiona głowy. Den nie był w stanie na nią patrzeć. Kiedy upewnił się, że nie żyje, wyszedł z pokoju i umył nóż. Wrócił do salonu, gdzie Brenda była obwiązana kablem od odkurzacza i zrobił z nią to samo. Następnie Ron oraz Den wyszli z domu państwa Lafferty i, ociekając krwią, wsiedli do samochodu. Ich znajomi byli przerażeni. Carnes oraz Knap, bo tak mieli na nazwisko mężczyźni, poprosili braci, aby ci pozbyli się ubrań. Nie byli w stanie znieść tego metalicznego, charakterystycznego zapachu. Ale wtedy Den powiedział, że nie zamierza tego robić, ponieważ mieli jeszcze dwie osoby do usunięcia. Den, czyli młodszy brat, pozostawał spokojny i niewzruszony. Natomiast Ron odzyskiwał przytomność. Był bardzo wstrząśnięty oraz przerażony, ale nie zamierzał się wycofywać. Mężczyźni mieli skierować się do domu Chloe Lowe, czyli przyjaciółki Diany, byłej żony Rona. Ona miała zostać zlikwidowana po brandzie, ponieważ pomagała Dajanie wyprowadzić się od męża. Jednak mężczyźni nie mogli zlokalizować domu Chloe, więc skierowali się do domu Richarda Stowe, czyli tego mężczyzny, który był odpowiedzialny za ekskomunikę Rona oraz Dana i pomagał Dianie. Mężczyźni pojechali do Nevady gdzie w tamtym czasie miał mieszkać Richard Stowe, ale tak jak w przypadku Chloe Lowe, nie byli w stanie zlokalizować jego domu. Jeszcze tego samego dnia, czyli 24 lipca 1984 roku, kiedy Alan Lafferty wrócił do domu, zastał makabryczny widok. Znalazł martwą żonę i zauważył, że jego córka również nie żyje. Powiadomił więc policję i wskazał sprawców. Doskonale wiedział, kto zamordował jego rodzinę. Tamtego dnia nie zorganizowano jednak obławy, ponieważ, ponieważ było to święto Mormonów, dzień pioniera. I odbywały się różne uroczystości, więc przełożono to na kolejny dzień. To pozwoliło braciom oraz ich znajomym dobrze się ukryć. Den, Ron oraz mężczyźni o nazwiskach Knap i Carnes ukrywali się przez ponad miesiąc i ostatecznie znaleziono ich w stanie Nevada. Czterej mężczyźni zostali oskarżeni o dwa zarzuty zabójstwa, dwa zarzuty związane z włamaniem oraz dwa zarzuty dotyczące planowania zabójstwa. Pod koniec grudnia 1984 roku, przed procesem, Ron Laferty usiłował odebrać sobie życia. Został znaleziony nieprzytomny w celi. Wiele wskazywało na to, że mężczyzna przez dłuższy czas nie oddychał, co oznaczało, że zmiany w mózgu były nieodwracalne. Od tamtej pory całkowicie stracił kontrolę nad sobą, nad pamięcią oraz emocjami. Przez tydzień po tym wydarzeniu brat. Czyli Den, który był w sąsiedniej celi, modlił się, aby wypędzono złe duchy z Rona. Jak Den zeznawał podczas procesu, czuł, że jego brat jest opętany przez złego ducha, ponieważ mniej więcej tydzień lub dwa po tym incydencie, Ron próbował zabić swojego brata. Postanowiono więc rozdzielić mężczyzn i osadzono ich w odrębnych więzieniach. W 1985 roku, rok po morderstwie Brandy oraz Eriki, Ron został osądzony za morderstwo. I został skazany na śmierć. Natomiast jego brat, Dan Lafferty, pomimo tego, że miał dostać również karę śmierci, został oszczędzony przez sędzia i zamieniono karę śmierci na dożywocie. Den usiłował wzbudzić współczucie podczas procesu i reprezentował samego siebie podczas procesu, przejmując zadania adwokata. Po ogłoszeniu wyroku odezwali się ludzie, którzy wierzyli w jego niewinność. I to oni pomogli mu wnieść odwołanie od decyzji sądu, ale jeszcze w tym samym roku sąd odrzucił apelację i podtrzymał wyrok ogłoszony wcześniej, czyli dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. W 1991 roku, czyli sześć lat po morderstwach, odbył się kolejny proces. Adwokaci Rona Fertiego wskazywali na to, że mężczyzna nie był poczytalny podczas procesu i powinien być osądzany na innych warunkach. Pięć lat później, w 1996 roku, wyrok Rona został unieważniony w drodze apelacji i zaczęto planować kolejny proces. Wtedy podczas rozmowy z mediami, Den, który również musiał przygotować się do procesu i stanąć w roli świadka, powiedział tak: Nie wstydzę tego, co się stało. Nigdy mnie to nie nawiedzało, nigdy mi to nie przeszkadzało. Nie winię nikogo za to, że tego nie rozumie. ale gdybyście Wy to zrobili, to również by was nie prześladowało. To było dziwne zjawisko. Odbył się kolejny proces Rona Lafertiego i ponownie mężczyzna został skazany na śmierć. Ron Lafferty sam wybrał sposób śmierci i wybrał bycie rozstrzelanym przez Pluton egzekucyjny. Prowadzono dalsze postępowanie w sądach apelacyjnych, ale wszystkie sądy odrzucały kolejne odwołania. Skierowano sprawę do Sądu Najwyższego Wiuta oraz Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. I w obu tych przypadkach sprawa Rona została odrzucona. W lipcu 2003 roku ukazała się książka na temat tej sprawy napisana przez Krakauera. Jej angielski tytuł to Under the Banner of Heaven, co zostało przetłumaczone jako pod sztandarem nieba. W listopadzie 2019 roku, krótko przed wykonaniem egzekucji, Ron Lafferty umarł w więzieniu. Jego śmierć była związana z przyczynami naturalnymi i mężczyzna spędził w celi śmierci 34 lata. Był jednym z więźniów, którzy najdłużej oczekiwali na wyrok śmierci. W przypadku Rona jego wina była kwestią bezsporną, natomiast poddawano w wątpliwość jego stan psychiczny. Po tym jak Ron próbował w 1984 roku odebrać sobie życie i pojawiły się różne zmiany w mózgu, mężczyzna nie był tym samym człowiekiem więc nie mógł w odpowiedni sposób zaprezentować samego siebie podczas procesu. Ważniejsze było jednak to, czy w momencie popełnienia przestępstwa Ron miał świadomość tego, że to, co robił, było złe. Opinia psychologów była jednoznaczna i wskazywano na to, że mężczyzna, chociaż miał zaburzenia psychiczne, miał być sądzony tak jak pozostali podejrzani i później nie został skierowany do szpitala psychiatrycznego, a do zwykłego więzienia. Jeśli chodzi o Dana, to na 2022 rok przebywa on w więzieniu i nadal żyje. Allen Lafferty, czyli mąż Brandy, po śmierci żony ułożył sobie na nowo życie. Znalazł nową żonę i żyje razem z nią w innym stanie. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy, i jestem ciekawa, co o niej sądzicie. Jest skomplikowana i pojawia się tutaj kwestia: czy osoba chora psychicznie powinna być sądzona w ten sam sposób, co osoba zdrowa? Jestem też ciekawa, czy oglądaliście serial lub czytaliście książkę. Ja czytałam książkę i mogę wam ją polecić. Jeśli chodzi o serial, to zamierzam go obejrzeć. Także dajcie znać. Zachęcam do dyskusji, do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji tego kanału. Czekam na komentarze i słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu. Do usłyszenia!